No tak można powiedzieć, że nam się podobało. Całkiem ciekawy turniej i bardzo dobre drużyny. A powiedzcie, który z meczów był dla was najtrudniejszy? No chyba ten ostatni. No bo to byliśmy już bardzo zmęczone i trudno nam się grało. Chociaż uważam też mecz ze Świdnicą był ciekawy. A który będziecie najmilej wspominać, bo trochę tego było grania. Być może coś się wydarzyło tutaj na hali takiego wesołego, śmiesznego, niekoniecznie związanego z grą na boisku. Co akurat zapamiętacie na dłużej? Wydaje mi się, że ten ostatni mecz, bo udało nam się wygrać na szczęście i to było takie na dobre zakończenie na koniec dnia. To jakie plany na najbliższe dni? Szkoła. A z tego co wiem, to zbliżają się wakacje. Czy aby czasem, nie wiem, jakieś zawody, turniej, odpoczynek? No, na pewno odpoczynek i będziemy się przygotowywać do plaży. Do ćwierćfinału i do plaży. A jak się gra na plaży, na piasku? Inaczej jak na hali na pewno? Może jednak nie jest to aż takie bardzo skomplikowane? No inaczej się gra, ale dobrze. No to można porywalizować i dużo grania dodatkowo. Koleżanka się z ciebie cały czas śmieje. Mam wrażenie, że też coś przyszło jej teraz do głowy i podzieli się z nami tą myślą. Nie no, plażówka na pewno jest inna, ale bardzo przyjemna zarazem. Zawody były na pewno bardzo trudne, dużo grałyście, dużo jednak też widzę na twarzy radości. Co takiego najbardziej podobało ci się dzisiaj w tym turnieju? Znaczy na pewno to jest bardzo duża szansa na ogranie się, co prawda już jesteśmy po sezonie, jednak takie zwieńczenie go, mogę powiedzieć, to bardzo fajna rozrywka, bo jednak każda z nas trenuje tą siatkówkę i jest jej drugim życiem. I myślę, że jeszcze fakt, że można było to zorganizować u nas tutaj przez nasz klub, to bardzo, bardzo fajna po prostu uroczystość. Ostatecznie po tym ostatnim meczu zajmujecie czwarte miejsce w turnieju. Jakieś rozczarowanie, czy raczej tak nie zwracasz na to uwagi? Znaczy wiadomo, zawsze jest to lekkie rozczarowanie, że nie udało się wywalczyć chociaż tego pudła. Jednakże myślę, że każda z dziewczyn dała z siebie wszystko, że grałyśmy naszą najlepszą grę i myślę, że obóz i kolejne przygotowania zaowocują w przyszłym sezonie. To w takim razie teraz zbliżają się wakacje. Jakieś konkretne plany na ten najbliższy czas? Czy odpoczynek i resetowanie głowy przed kolejnym sezonem? Na pewno w najbliższym czasie przechodzimy na sezon plażowy, więc tutaj plażówka będzie grała główną rolę. Myślę, że lipiec będzie lekkim rozluźnieniem, wiadomo, że nie takim całkowitym. Jakaś aktywność musi być, bo inaczej no, mięśnie się zastoją. A w sierpniu ruszamy z pełnej pary obóz i już takie mocne przygotowania pod najbliższy sezon jako kadetki, jako juniorki.
przed, że to nie jest najważniejsze, które miejsce zajmiecie, ale gdy już udało się wygrać parę spotkań, to jednak gdzieś w głowie chyba zakiełkowało, że można powalczyć o przynajmniej podium. Dokładnie. Dla mnie przede wszystkim ten turniej to jest przygotowanie pod następny sezon. Dziewczyny miały możliwość sprawdzenia się w gronie najlepszych siatkarek w województwie. Gościmy tutaj dzisiaj mistrza, wicemistrza i trzecie miejsce na Dolnym Śląsku, plus zespoły przyjezdne, czyli UKS Śmigiel i MOS Bieliczka. I taki turniej na zakończenie to takie dla nas podsumowanie sezonu, które pokazało, że jesteśmy w stanie walczyć z tym topem w województwie i bić się o medale w następnym roku, tak? To jest dla mnie najważniejsze i chodziło o to, żeby sprawdzić się na tle innych zespołów. No tak, takie pozasezonowe czy też przedsezonowe przygotowania, roztrenowania zawsze dają dużo analizy szkoleniowej i chyba to jest rzeczywiście klucz do tego, by postąpił, czyli udało się Wam zrobić ten kolejny krok do przodu. A jakie najbliższe plany, bo wakacje, dziewczyny coraz częściej mówią o siatkówce plażowej. Będziecie występować w turniejach, czy też to jest tylko tak, że wybrano osoby? Wiesz co, oczywiście będziemy występować w turniejach. Na razie jeszcze skupiamy się w tym tygodniu na Pucharze Dolnośląskiej Akademii Siatkówki, którego mecz rozegramy w środę o godzinie 19 w hali Wojewódzkich Mistrzów. Jest to półfinał rozgrywek. W zależności od tego, czy awansujemy do finału, czy nie awansujemy, schodzimy na piasek, przygotowujemy się do turnieju juniorek, mistrzostw Dolnego Śląska juniorek, który odbędzie się w Wałbrzychu 12 czerwca. Roztrenowanie, podchodzimy do tego zupełnie w sposób szkoleniowo, taki powiedzmy luźny. Dziewczyny mają odpocząć, zejść z obciążeń wysokich i przy okazji trochę zaczerpnąć słońca. To chyba takie dobre zakończenie roku będzie dla nich po prostu sezonu. Grało na tym turnieju. Na początku wydawało się, że jesteście drużyną, która tutaj wygra ze wszystkimi. Widziałem pierwszy mecz, widziałem ostatni. Na pewno nie było łatwo, bo meczy było bardzo dużo i było też dużo grania. I niektóre zespoły, no czasem nam się noga podwinęła w tym tiebreaku, bo też były jednak to dwa sety, a nie trzysetowe mecze. Natomiast no, dobrze nam się grało, myślę. No na pewno poziom sportowy był bardzo duży i to, że nie udało nam się wygrać, no to wynika z tego, że po prostu były zespoły lepsze i no nie nasza wina, można powiedzieć. Jasne, nie wasza wina. Rano było pochmurno, ciemno na hali. Teraz przyjeżdżając na te ostatnie mecze finałowe, widziałem, jak walczyłyście na hali, patrząc w słońce i mrużąc oczy. To taki przedsmak siatkówki plażowej? Może, ale na pewno było to trudne, ale musiałyśmy sobie jakoś poradzić, bo to nie mogła być żadna na pewno wymówka, to, że słońce, ponieważ przeciwnik też grał po tej samej stronie i nie mogło to być żadnym wytłumaczeniem. Trzeba brać zawsze odpowiedzialność na siebie, a ta plażówka też się na pewno niedługo zacznie, więc może coś tam pogramy, jakąś plażówkę. To rozumiem, że za rok również przyjedziecie. Na pewno. Jeżeli dostaniemy zaproszenie, to na pewno. Wygrałyście ten turniej dzisiaj. Było miło, sympatycznie. Obserwowałem, jak grałyście ten ostatni mecz. Jak bardzo cieszyłyście się z każdej zdobytej piłki, z każdego punktu. Poza tym, no, chyba nie można powiedzieć, żeby tutaj ktoś Wam stanął na drodze, bo grałyście świetnie. No ja uważam, że przeciwniczki wszystkie na tym turnieju były no, dosyć mocne i do żadnego meczu nie podeszłyśmy lekceważąco. Postawiłyśmy na swoim i zagrałyśmy to, co potrafimy. A jakieś teraz plany po tych zawodach na najbliższy czas? Zbliżają się wakacje? No, myślę, że najbliższy to będzie obóz i treningi najbliżej. To zdradźcie mi jeszcze jedną tajemnicę, bo widziałem w trakcie meczu bardzo często dziewczyny w waszej drużynie przybijały sobie piątkę w odpowiednim rytmie. To jest jakiś rytuał meczowy? Tak. Z tym się lepiej gra. Takie nasze przygrywki małe.